spośród reform podejmowanych za panowania Stanisława Augusta, bodaj najważniejsza dla Krakowa była ta dotycząca oświaty. Delegowany przez Komisję Edukacji Narodowej Hugo Kołłątaj stanął na czele reorganizacji Akademii Krakowskiej, zwanej odtąd Szkołą Główną Koronną. Opracowano między innymi nowy program dla Wydziału Lekarskiego i otwarto Szpital Kliniczny Świętego Łazarza. 5 listopada roku 1779 do nauczania medycyny został powołany Rafał Józef Czerwiakowski, któremu powierzono stworzenie pierwszej w Polsce katedry chirurgii. Portret, który znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przedstawia tego zasłużonego profesora. Wśród atrybutów umieszczonych obok widzimy m.in. otwarte księgi, a w jednej z nich zarys anatomiczny człowieka. Czerwiakowski, wykształcony w Rzymie, później w Paryżu, gdzie studiował chirurgię, i w Berlinie, gdzie uczył się położnictwa, do Krakowa przybył jako duchowny, pijar. Jako akuszer nie mógł nosić ubioru zakonnego, więc porzucił go bez zgody zwierzchników klasztornych. Wkrótce okazał się nie tylko oddanym nauce uczonym, lecz także człowiekiem z krwi i kości, gdyż zakochał się w słynącej z urody Helenie z Katerlów. Dzięki wstawiennictwu prymasa Michała Poniatowskiego u papieża Czerwiakowski został zwolniony ze ślubów zakonnych, co wybawiło go z kłopotów, a Helena mogła zostać jego żoną. Pomimo wątłej postury, jako chirurg i anatom wykazał się charakterem i odwagą. Gdy otworzył prosektorium w Krakowie i jako pierwszy przeprowadzał sekcję zwłok, naraził się nieoświeconej części krakowian do tego stopnia, że dla zapewnienia mu bezpieczeństwa musiano przydzielić mu ochronę. W czasie insurekcji kościuszkowskiej pełnił funkcję naczelnego lekarza i niósł pomoc rannym, nie czyniąc żadnej różnicy pomiędzy swoimi i obcymi. Historia przypisała mu zaszczytny tytuł Ojca Chirurgii Polskiej.